Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już w maju, w kwietniu nie mieliśmy programu, bo był Wielki Tydzień. Tak, to był Wielki Czwartek, Święty Czwartek. A teraz już jesteśmy w naszej rodzinie, w rodzinie Radia Maryja, proszę Państwa. Właśnie Radio Maryja zaczęło się, ale proszę Państwa, od samego początku ludzie pomagali. To jest radio, które, można powiedzieć, jest tworzone przez wielu ludzi. Rodzina, rodzina. Tak nazwali się sami słuchacze. Pierwszą osobą była pani. Czytałem jej list, tak w nocy, pamiętam, czytałem list pani, która napisała list, mówi, leżę 14 lat na jednym boku. Cały czas chora. I mówi, i nie widziałam sensu, teraz mam, jest sens i nie jestem sama. Mam rodzinę, rodzinę Radia Maryja. Proszę Państwa, ile można zrobić dobrego razem czyniąc? Razem, jeżeli jest jeden duch, jedno serce. I tak odbieram Radio Maryja i wszystko, jak jedną rodzinę. Jest jeden duch, jedno serce. Rozmawiamy ze sobą, zależy nam na sobie. Podobnie myślimy, chcemy kochać Pana Boga, ojczyznę, ludzi. Jesteśmy bardzo otwarci. Jeżeli ludzie słuchający radia spotykają się, to jakoś znajdują od razu temat. Proszę Państwa, to wszystko, co czynimy, to czyni rodzinę Radia Maryja. To nie jeden człowiek, czy iluś, czy nawet nie sami redemptoryści, którzy tu są, nie sami księża, nie same siostry zakonne. Dziękujemy im, że są siostry Nazaretanki, siostra Anna, Szarytka też jest z nami. Dziękujemy za to, że po siostrze Urszuli Szarytce, która odeszła do Pana, ona była pierwsza. Niesamowita siostra, niesamowita. Mówiła mi, że ona od 30 lat modliła się o takie radio, o coś takiego. To był pierwszy list do mnie tej siostry z Chełmna. Tak, są siostry rodziny Marii w sanktuarium Maryi Gwiazdnowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Też pozdrawiamy serdecznie siostry rodziny misjonarki, franciszkanki, rodziny Marii. Te siostry z przeróżnymi sprawami wpisują się, ale tak, niesamowita sprawa. Otóż nie mówi się o tym. Mówi się, że w czasie wojny Irena Zendlerowa ileś uratowała ludzi, ale ona ratowała nie sama. Właśnie były między innymi te siostry. Te siostry uratowały ponad 500 dzieci w czasie okupacji. Ponad 500 dzieci żydowskich i ponad 200 ludzi dorosłych. To jest to ciekawe. Współpracujemy również z siostrami loretankami, które wydają też dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy. Polecam bardzo gorąco Anioła Stróża. Siostry to wydają. Anioł Stróż dla dzieci. Zaczynać od dzieci. Dzieci. Ta ich wrażliwość, ta ich niewinność. Na tym budować i pomoże w tym pismo. To pismo ma również płytę zawsze. Tak, jest płyta. Jak nie czytasz, to możesz włączyć płytę. I jest również wydanie elektroniczne.
Tak, można na przykład, piszą tu siostry, prenumerata Anioła Stróża, najlepszym prezentem na pierwszą komunię świętą. Na pewno jest to bardzo dobry prezent i co miesiąc kropla potrafi wydrążyć nawet kamień. Ale nie jedna, tylko ta jedna po drugiej spada często i wydrąży kamień. Dlatego trzeba tak myśleć nie jedna akcja tylko, ale myśleć dalekosiężnie. Siostry, te loretanki wydają również różaniec, miesięcznik, różaniec dla całych rodzin. On nie jest tylko o modlitwie, to są różne rzeczy, taki formacyjny. Dobry miesięcznik. Słuchajcie Państwo, w tym natłoku, w tej powiedziałbym tsunami mediów liberalno-lewicowych, to jest właśnie, te media powodują, że ludzie gdzieś pogubili się mentalnie z wartościami, gubią się. Są bardzo ważne media katolickie, media czysto polskie, nie mylić z polskojęzycznymi. Otóż tak rodzinie też siostry loretanki wydają. To może tyle. Siostry są z Radiem Maryja w Chicago, pracują dwie siostry. Ciekawe, jedna siostra urodziła się w Stanach Zjednoczonych, nie znała polskiego. Rodzina chyba 11 dzieci, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo szlachetna rodzina, gdzieś Detroit czy pod Detroit. I te siostry odkryły modlitewnik babci w języku polskim. Siostra, wstępując do zakonu, przyjechała do Polski do sióstr, mówi doskonale, bez obcego akcentu teraz po polsku. Szybko wrócił jej język poprzednich pokoleń. Tak, to jest tyle. Rodzina Radia Maria, biura, koła, wszyscy ci, którzy wspierają nas, ci, którzy modlą się z nami i tak dalej. Ale dzisiaj z nami są, oczywiście nie możemy nie myśleć o młodzieży. Dwoje jest przedstawicieli młodzieży. Proszę Państwa, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Daleko w przyszłość sadzi las. Jeszcze dużo, dużo dalej w przyszłość kształtuje, pomaga kształtować dzieci i młodzież i dać dobre uczelnie, dać dobre wychowanie, towarzyszyć młodzieży, po prostu towarzyszyć młodzieży w rozwoju, być z nimi. Mają tyle idealizmu, proszę Państwa. To jest nie, ja naprawdę, jak z młodzieżą rozmawiam, to później mam większy humor. Tak, to jest bardzo pozytywne działanie. A teraz proszę bardzo, witamy bardzo serdecznie panią Nel. Tak jest. Szczęść Boże. Nel Tuszkowska, prawda? Tak, Tuszkowski. Tuszkowski? Nie, Tuszkowska, nie odmienia pani? Nie, bo urodziłam się w Niemczech i nie miałam wymienionego nazwiska, więc nazywam się Tuszkowski. Gdyby pani w Polsce mieszkała, to nie wiadomo jakby było, to by pani zobaczyła. Tak. Prawda? W Niemczech, gdzie? Mieszkałam w miasteczku, które nazywa się Kevelaar. To dość znane sanktuarium maryjne. Przy granicy holenderskiej. Tak, dokładnie. Tam był ojciec święty Jan Paweł II też. Mhm. Na takim placu jest mała taka kapliczka, chyba ośmiokątna czy iluś. Tak, tak, jeżeli dobrze pamiętam. I taka mała figurka jest, prawda? Obrazek Matki Bożej Luksemburskiej. Taki tak. Mały obrazek, prawda, tam. Cudowna Matka Boża. Kevelaar. Tam był właśnie święty Jan Paweł II, tam przemawiał. Tam jest więcej. Tam jest kościół, później jeszcze jeden kościół i jeszcze jakaś kaplica. Tak, tam jest bardzo dużo kościołów. Tak, ale przy tym... W tym całym kompleksie, tak. Osobne miejsce do spowiedzi. Dokładnie. Prawda? Cała kaplica. Pamiętam, bo byłem tam do spowiedzi też. Jak byłem w tym sanktuarium. No, tak, tam jest pochowany biskup von Galen. Tak, dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, on się sprzeciwiał Hitlerowi. Czy nie kardynał czasem? Kardynał. Kardynał, no. No proszę, nie wszystko pamiętam, ale pani jest to dobrze. I pani jest na czym u nas? Ja jestem na drugim roku informatyki medialnej. A kto panią namówił? Ojej, powiedzmy, że Matka Boża Ostrobramska i rodzice. Jak to było z Matką Bożą? Dlaczego Ostrobramska? A więc na 18 urodziny rodzice kupili mi namiot i plecak i buty do wędrowania, żebym poszła na pielgrzymkę i udałam się na pielgrzymkę z Suwałk do Wilna. Usłyszeli rodzice o tym? To dopiero później. I... Ale o pielgrzymce? Tak, tak, dokładnie. A gdzie usłyszeli? To tak
przez znajomych. Słuchaliście Radio Maria? Tak, też. Bo w Radio Maria też mówiliśmy o tym. Tak. Księża Salezjanie organizują, dokładnie, prawda? Tak, tak, tak. Jak tam było? Było cudownie, ale aż do ostatniego dnia nie wiedziałam nic o tej uczelni i już właśnie ostatniego dnia pielgrzymki spaliśmy pod Wilnem. I tak się zastanawiałam, jednak cały czas modliłam się o to rozeznanie, bo to był ten rok po maturze i nie wiedziałam jeszcze, gdzie pójdę. I mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, właśnie widziałam właśnie w telewizji uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. I może zobaczyłabyś, co to jest, co tam można studiować. I bardzo mnie to ucieszyło, bo po tej pielgrzymce stwierdziłam, że nie chcę wracać do Niemiec, że w Polsce czuję się lepiej, że otaczają mnie ludzie wierzący, którzy mnie rozumią, ludzie, którzy mają ten patriotyzm w sobie, którego w Niemczech jednak nie ma. I... Ale Niemcy nie mają patriotyzmu, to co pani spotykała do swojej ojczyzny jakiejś też, patria? Bo oni śpiewają przecież w hymnie, Deutschland, Deutschland, jest, Liber alles. Jasne, ale to nie jest mój patriotyzm. Ale, aha, rozumiem, ale sami Niemcy mają patriotyzm dla swojej ojczyzny też? Tak, naturalnie. Ale tam Polacy też są? Tak, tak. Tam, gdzie pani jest? Mhm. Ale jednak na własnym to zawsze jest lepiej. Oczywiście, więc bardzo tak. się cieszę, że mogłam tu przyjechać i że teraz zostałam tu przeprowadzona i że jestem. No i zobaczymy, co będzie dalej. No, dokładnie. No ciekawe. I pani jest na informatyce medialnej. Dokładnie. Ciekawe to jest? Jest ciekawy kierunek, tak. Bardzo... I rok to już trochę rozeznania, więc... Dokładnie. Ma się wiele możliwości rozwijania swoich pasji, szczególnie, bo sama dużo działam graficznie i komputerowo, więc jednak szybko się odnalazłam w tym środowisku i w tym kierunku. Ale radziłbym jeszcze koniecznie jako dziennikarz też. Koniecznie. Wie pani, jak się cieszę, jak widzę naszych studentów czy absolwentów, robią różne materiały filmowe, różne rzeczy. To jest coś niesamowitego, prawda? Jasne. Niesamowite. Jakie treści. Wiecie, Ojciec Święty Jan Paweł II, jak tu był w Polsce, w Toruniu był, to powiedział do Radia Maria, to był na lotnisku, z 350 tysięcy ludzi było przynajmniej, tak, powiedział, że pozdrawia Radio Maria, które jest w Toruniu i tak dalej, mówił i powiedział takie słowo. Niech Maria, gwiazda nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Ciągle są nowi, nowe czasy, nowe wyzwania. Jak patrzę nawet naszych studentów, absolwentów, słucham ich, mają takie ciekawe pomysły. Wczoraj rozmawiałem dość długo, chyba jeden absolwent i dwóch studentów. Poszliśmy tam w sanktuarium, w sali konferencyjnej. Chwilę ładną, może z dwie godziny przynajmniej rozmawialiśmy. Pokazują mi, no ja, nowe rzeczy, ja tego nie znam. Nowi ludzie i ważne, że mają w sercu i mają taki idealizm, ogień. Prują, mówię, nie dajcie się tego, idźcie. Naprawdę. I trzeba zmieniać świat, wykorzystać media. A czy możemy drugiego kolegę dobrze przedstawić? Naturalnie. Dobrze? Panie Dawidzie. No to tak, nazywam się Dawid Sygdziak. Proszę? Nazywam się Dawid Sygdziak. Sygdziak, takie tak, ciekawe tak, nazwisko. Rzadkie. No rzadkie, nigdy nie słyszałem tego. Ja też nie słyszałem. Usłyszałem od pana to wcześniej jeszcze. Na pierwszym roku pan. Pierwszy rok. Też informatyka medialna, jak koleżanka właśnie. Koleżanka już na drugim. No, na drugim, ale już koleżanka. Już ale ona jest młodsza od pana. Tak? Dziewczyny zawsze są młodsze. Tego nie wiedziałem właśnie. Zawsze są młodsze. I nigdy nie wolno pytać, ile ma lat. No, prawda? No. I co? I pan przyjechał ze Szwecji. Przyjechałem ze Szwecji. Urodzony tak. Gdzie? W Szwecji też. W Szwecji. Ale wiecie państwo, macie akcent doskonały, czy nie znać obcego akcentu? To dzięki rodzicom przede wszystkim. Od małego właśnie był ten polski język. Szkoła polska też, nie wiem, jak tam właśnie u koleżanki było. Oni też mają szkołę polską? Tak, tak. Sobotnią? W tygodniu. Zawsze po 2-3 godzinki. Aha, no i jednak rodzice zrobili największą robotę. Nie. To ze szkoły jakby organizowane było, żeby jednak ten ojczysty język wspierać. To pięknie. I Niemcy to robili? No tak. No bardzo dobrze. To bardzo ładnie. Budujemy tak przyjaźń między ludźmi. Pięknie, bardzo dobrze. I w domu mówiliście po polsku? Naturalnie. Ale tak samo inni, którzy są tam z innych krajów, prawda, mówią doskonale po polsku. Studenci. Bez obcego akcentu. Ja tak słucham, nic nie znasz, żadnego nic. A ciężko było uczyć się polskiego w domu? Bardzo. Ja tak nawet do dzisiaj mam trudności tam z czytaniem, może nieraz tak, ale jest lepiej i lepiej cały czas. Ale nie, doskonale pan mówi po polsku. Naprawdę nie znać obcego akcentu nic.
native speaker. Tak. No, w każdym razie tak. I w domu było po polsku? Zawsze było, zawsze. A jak pan dostał? A gdzie pan, jeżeli można wiedzieć, ze Szwecji? Gdzie się urodziłem? Gdzie mieszkam? W Malmö. Malmö, tak. Z Malmö był taki pan Zbigniew już ileś lat temu. Teraz nie telefonuje, nie wiem, co z nim jest. Często telefonował taki pan Zbigniew z Malmö. Do Różańca, do tego. Pamiętam, jak z Malmö. Nie byłem w Malmö, tam... Gdzie to jest? To jest chyba tak trochę na zachodzie. Na dole, właśnie tak już przy Danii, przy granicy Danii. Danii, tak, zachodnia część Szwecji. A jak w Szwecji ze sprawami wiary? Tak wolno, bo kiedyś w Szwecji do któregoś roku w XX wieku, w latach 80. jeszcze nie było wolno. Katolicyzm nie był, jakiś powiedziałbym, no nie miał takiej wolności. W Szwecji, tak mi mówili, ja pamiętam, jak byłem chyba w Oslo. Nie, to jest... Jak to jest Norwegia. Oslo to jest Norwegia. Sztokholm? Sztokholmie. Tak. Chyba to było w Sztokholmie, jeżeli dobrze pamiętam. Żebym nie pomylił czegoś. W Norwegii ze Szwecją. To mi mówili, że kościół jest i kościół był katolicki dla dyplomatów tylko i Polacy korzystali z tego. No. No nigdy o tym nie słyszałem właśnie. Ja wiem tylko, że w Szwecji to są zazwyczaj ateiści bardzo. Tam nie wierzą w ogóle w żadne religie, nic praktycznie. Ale jest też dużo narodowości w Szwecji, ponad chyba 100, jak dobrze słyszałem. Jak? Dużo narodowości w Szwecji właśnie jest. Tak, różne, ponad 100 właśnie. Tak, bardzo, bardzo. Zawsze w klasie na przykład był maksymalnie jeden, dwóch Szwedów. Połowy klasy było tak... W klasie jeden, dwóch Szwedów? Tak, zawsze. Tylko a pan był jako Szwed, czy jako...? Jako Polak zawsze. Aha. I nieraz się nawet sprawdziało. Myślę, tak pytam, bo może to był ten, jeden Szwed, to znaczy pan. Bo pan ma szwedzkie obywatelstwo i tam urodzony. Szwedzkie mam, ale polskie już też mam zrobione. Więc już ale urodzony tam. Urodzony w Szwecji, tam się wychowałem. No i teraz dopiero przeprowadziłem do Polski na studia teraz, więc dopiero tak przyjeżdżał pół roku. Pan do Polski trochę? Na każde wakacje. Miesiąc, dwa. Do dziadków? Do dziadków, tak. I do kuzynów, bo dziadkowie są spod Łodzi. Od Łodzi. I to jest taty strona. Mamy strona jest z Krakowa i tam jest ta większa. Kuzyni wszyscy. A jak pan na święta teraz, to gdzie jechał? Na święta to byłem na Boże Narodzenie gdzie? U babci. Pod Łodzią? Tak, dokładnie. A na Wielkanoc? Na Wielkanoc też byłem u babci. A dziadziu tak. Żyje? Żyje. No to dziadków razem. No dobrze, nie? Bo nie wolno opuścić. Boże, jak to. Chociaż babcia to tak trochę tak... Prawda, to ciasteczko, to coś tego. Synku, ubrałeś się ciepło, tak pyta się? Cały czas, ja, cały czas. Ubrałeś pod koszulek, tak? Nie. No. Jeszcze nieraz o wiele bardziej te babcie rozpuszczają niż rodzice. No. Ale to jest wielka miłość. Pięknie. I pan, jak pan dostał się do nas, do uczelni? Przede wszystkim było to tak, że planowałem już do Polski przyjechać na studia. Nie wiedziałem gdzie. Na początku miałem pana AWF, bo bardzo lubię sport. Ale potem jakoś tak szukałem też jakiejś szkoły, gdzie są jakieś takie pewne wartości, gdzie są tacy jakieś pewni ludzie, tacy fajni. Ale tak wartości, tak się mówi. Wartości takie chrześcijańskie. Jakie takie wartości? No, takie chrześcijańskie. Bo w Unii Europejskiej cały czas wartości mówią wartości, tylko nie powiedzą jakie. No. Ja bym też mówił o wartości, przepraszam, nie? No i co? No i potem właśnie tak szukałem tej szkoły i tak sobie potem jakoś tata mi potem powiedział, że widział w programie właśnie tą uczelnię właśnie. I powiedział, weź sobie tam oglądnij, jakie są kierunki, co tam jest fajnego. Wszedłem, zobaczyłem i się naprawdę spodobało mi się, więc podjąłem się tego. Się będzie dalej podobało. Podoba mi się bardzo. Na razie tak. Tak, to trzeba, ale trzeba się rozwijać. I my też chcemy uczelnię bardzo rozwijać. Mamy dużo planów. A czy was nie zniechęca to na przykład taki hejt? Radio Maryjo, ten Rydzy. Co wy na to? Nie przerażacie się na przykład teraz ten watchdog, sąd, tak? Nie przerażacie się? Mi szczerze, moim zdaniem to jednak umacnia
niż osłabia tą całą społeczność, bo zawsze jak pojawiają się jakieś konflikty, jakieś kontrowersyjne tematy, to ludzie dzielą się na dwie takie wielkie grupy. Tak jak teraz mieliśmy z tymi protestami kobiet, nie było osoby, która nie miała jakiegoś stanowiska na ten temat. Tak samo z uczelnią. Ludzie są albo za, albo przeciw, a takich pomiędzy właściwie nie ma. I tak to jednoczy ludzi jednak, jak są po tej dobrej stronie mocy, więc... Ja to, wiecie co mówię, błogosławię, Panie Jezu, zajmij się tym. Biedni ludzie. Ale a propos tego, co powiedziałem o tym procesie i tak dalej, może byśmy zobaczyli, może, nie wiem, czy realizatorzy są gotowi. Widzieliście Państwo ten filmik? Ten filmik widziała Pani? Taki wiadomościa, pani 83-letnia, ja byłem zszokowany tym. Tak, ja ale wiecie, jak to dobrze, jeden człowiek, który przyjeżdża do nas na studia podyplomowe, on hoduje te norki i tak dalej. I ja słyszałem, jak był, teraz był gdzieś w Rosji, na Ukrainie, zobacz, jak tam to rozwijają i mówią, że przejmą ten rynek z Europy, przejmą tych hodowców z Europy. A u nas nic się nie opłaci. Uważajcie, bo nie wiem, co wiedzieliście tam u siebie, czy w Szwecji, czy w Niemczech, ale taki był trend w Polsce, że Polakom się nic nie opłaci. Nie warto. Ani mój brat rodzony, mam starszego brata, który kiedyś dzwoni i mówi, Tadek, tak mówi, no bo to brat. Mówi, słuchaj, jaka tam bieda na wsi gdzieś tam. A wy gdzie? Co? O co? Słuchaj, oni chleb kupują na zeszyt. Wy jak to na zeszyt? No mówi, nie mają pieniędzy, to idą do sklepu, wpisują nazwisko i dadzą pieniądze wtedy, jak będą mieli, to oddadzą. A wy, a jak? Oni na wsi mieszkają, nie mają ziemi, mają. No to dlaczego sobie zboża nie nasieją? I będą mieli swoje, będą mieli swój chleb. No tak, ale im się nie opłaci. A co im się opłaci? Siedzieć i patrzeć gdzie? A może alkohol, prawda? I tak się naród rozkłada. I właśnie nic się nie opłaciło Polsce. Tak komunizm jakoś tak nas podprowadził, a teraz jeszcze przychodzi to z zachodu, coś nowego. To jest dla Polski od iluś lat, ileś lat temu to było nowe. Polacy, ja pamiętam ileś lat temu pozwolili wyjechać do NRD. Jakie to było przeżycie. Z syrenką jechaliśmy do NRD. Na granicy staliśmy parę godzin. Tak. Wzięliśmy sobie jedzenie po drodze ze sobą. Wszystko. NRD, zagranica. A ten sam obóz. Obóz sowiecki to był przecież, nie? No, ale teraz jak się otworzyły granice, nic się nie opłaci. I wszystko rozsprzedać. Zakłady rozsprzedać, ziemię sprzedać. Nic. Ludzie nie mają świadomości, bardzo wielu jeszcze nie ma świadomości, już jest coraz większa. No, ale to zostawiam tak tego a propos tych futerek. I właśnie ten pan, on walczy, mi się podoba, że dyskusja powinna być na argumenty, nie siła argumentu, nie argument siły. Ja mam władzę, to ty cicho siedź. To przecież jest totalitaryzm, nie? Już żeśmy to przeżyli. To trzeba to dialog normalny, siła argumentu, jaki argument. No tak, w każdym razie i on też zajmuje się mediami. Ten pan u nas studiował nie jeden już kierunek, nie jedne studia podyplomowe. Bo mówi, podoba mi się atmosfera, tu wszystko, to jest to, mówi. Tak, a nie słuchał przedtem Radia Maria. Mama słuchała. Mama słuchała, ale nie miał czasu pewno też. No i ten film, proszę Państwa, zobaczcie to i chciałbym, gdybyśmy mieli czas, warto się zastanowić. Słyszałem, że ktoś mówi, patrzyłem na to, czy to nie ustawka. Otóż nie. Nie. Przypadek, jeżeli przypadków nie ma. Po niemiecku jest Zufall, prawda? To jest tak. Przypadek, ale jest Zufall. Jak co to znaczy? Fall to jest upadek. A cu to do, więc... Do przypadku, to jest takie prowadzenie. Do tego, a nie przypadek, tylko do tego wydarzenia, można powiedzieć. Ktoś nas prowadzi. Jest takie jedno słowo, tylko razem albo rozdzielnie to słowo. Prawda? No, to prosimy bardzo
proszę Państwa, zobaczcie to. Proponuję też, żeby to rozpowszechnić do młodzieży, do ludzi. Niech Polacy mają największe wartości, takie Boże, ludzkie, niech będą ludźmi przez duże L. Przez każdy był człowiekiem przez duże C. Święty nierozsany i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miłosierdzie dla was, ale nie dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To ty jesteś Polak Bały? Jaki jest efekt od was białym? Gdzie ty mieszkasz na strzeżonym? W jakim kraju ty popierdzielonym? Czym zdobyta propaganda strachu? Czy ją kocham bardzo, mówię szczerze? A co wierzysz, w nic nie wierzę! Ja mam 87 lat. Ja 21. Ja panią również. Ja panią również, ale proszę nie płakać. Proszę. Naprawdę, proszę nie płakać. Całe życie walczyłam o Polskę i doczekałam się, że już jestem przed odejściem z tego świata, a Polska jest podzielona i bardzo mi przykro. Przeżywam to bardzo. I te dzieci, nasze biedne dzieci, które były wychowywane przez niepolskich Polaków. Tak, zobaczyliśmy ten reportaż szokujący. Myślę, że to był troszeczkę skrócony tutaj. W naszym dzienniku było jeszcze chyba więcej tam też ważnych rzeczy, wypowiedzi. I w naszym dzienniku, jak to pokazywali, to lektor czytał te napisy i stąd było łatwiej. Tak, no. Ja bym powiedział, wiecie co? Młodzież nie jest. Czy potępić tą dziewczynę? Nie, człowieka nie wolno potępić. Nie wolno. Nie trzeba nienawidzić grzechu, ale kochać grzesznika. Tylko mądrze kochać. Naprowadzić go na dobrą drogę. Jeżeli, oczywiście z wielkim życzliwością, z kulturą, nic na siłę, prawda? Nic na siłę. I to, co się dzieje w Polsce teraz, nie wiem, Państwo obserwujecie, widzieliście te marsze na przykład, co wy na to? Ciężki temat, tak? Proszę? Ciężki temat bardzo. Jest taki... Mi się wydaje, że to jest jednak no, wszystko jasne, wszystko nagle wychodzi na jaw, co gdzieś tam zawsze było takie przemilczane i wbrew pozorom wydaje mi się, że dobrze, że to się wydarzyło, bo sprowokowało rozmowy na ten temat, sprowokowało to, że... Czy co, że te marsze? Tak. To że... wyszło tak. Wnętrze nasze, to dokładnie, problem wyszedł. Dokładnie, zawsze jak pojawiają się jakieś kontrowersje, to jednak wychodzi na wierzch. I no, jednak po rozmowie z niektórymi ludźmi widać, że też do końca nie wiedzą, czemu protestują, czemu to wszystko w ogóle służy. I niektórzy też zmieniają zdanie, jak się z nimi dłużej na ten temat porozmawia, ale tak, te wszystkie rozmowy podczas tych protestów pokazały też, że czasami nie warto ze wszystkimi dyskutować, bo tylko... Trzeba czekać. Trzeba się po prostu za tych ludzi modlić i mieć nadzieję, że ale trzeba też czekać, może przyjdzie czas pokazać argument. Myślę, że to jest dlatego też, bo gdzieś może z jednej strony zabrakło opieki, tego właściwego wychowania z domu, a może
Poza tym wielu ludzi jest pod wpływem tej ideologii lewackiej, marksizmu. To jest marksizm, tak. I nawet nie oglądali się też, kiedy może sami byli przeciwko takiej ideologii złej, ale nie zajęli się dziećmi, nie przekazali tego wszystkiego w rozmowach. A wam mówili w domu o tych sprawach? Naturalnie. Też? Oczywiście. Tak? I wiedzieliście już, co to było, nie? Co to było, jakie to było? To było straszne, ale to idzie na cały świat. Na uniwersytetach, na Zachodzie, ale w Polsce też. Jest pełno tego marksizmu. Są ludzie przekonani i oni mają wolność. Oni mogą mówić, to zło szerzyć. Coś niesamowitego. To na różne sposoby idzie. No i tak to też można mówić dlaczego. Na pewno, dlaczego tak jest, na pewno nie wolno potępiać ludzi. Trzeba ludziom podać rękę, tym młodym ludziom podać rękę i nie na nic na siłę. Z miłością pokazać prawdę. Młody człowiek potrzebuje miłości. Miłości, nie takiego jakś, takiego tam czegoś takiego naiwnego, prawda? Młody człowiek rozpozna autentyczne czy nie, prawda? Szybko jest, czy to jest jakaś manipulacja. I tu właśnie, tak samo w tym przypadku, ta starsza pani, to dla mnie to jest święty. Święty człowiek. Słuchajcie, do tego się posunąć, tej dziewczynie całuje stopy. Nie wie, jak już. Mówi, ja cię kocham. Pięknie, to pięknie. To są święci. To są prawdziwi święci. To nie są żadne jakieś takie, to nie są bigoteryjni ludzie. To jest autentyczni. I mówi, tak kocham, ja już niedługo odejdę, mówi, jestem. I tak, mówi, tak kocham Polskę i co z tą Polską? Polskę, tych ludzi młodych wychowali nie polscy Polacy. Ma obywatelstwo, ale nie. To tak samo jak media. Media często są media polskojęzyczne, ale nie polskie. Tam nie ma ducha polskiego. I tego jest bardzo dużo. To pozostało. Ten komunizm zostawił, jeszcze komunizm nie odszedł dobrze, a przyszło z Zachodu ten libertynizm przyszedł. I już na to. No tak, a dużo byłoby mówić. Tak, dużo byłoby mówić. Może, nie wiem, mamy mało czasu, ale co tu robić? Co tu robić? No. Ja mówię, dlatego uczelnia. Uczelnia. A może, nie wiem, czy mamy kogoś, mamy gościa, zobaczymy, kto teraz jest. Zapraszamy. O, podyplomowe studia. I jak patrzę, to chyba jest pan Eryk, tak? Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Panie Eryku, dwóch was jest braci, ale teraz nie poznaję pana z tą brodą, z tym wszystkim. Tak? Tak, doktorze, tak, to prawda. Ale teraz trochę lepiej, bliżej, ale zmieniło to pana. To znaczy tą twarz. A brat taki sam, też ma brodę? Nie, nie. Nie ma brody. A gracie na akordeonach jeszcze? Tak, ojcze dyrektorze, gram, ale tak bardziej okazjonalnie. A czy pan się już ożenił, panie Eryku? Jeszcze, ojcze dyrektorze, nie. No, ale jak będziecie, to dajcie mi znać, dobra? I wujka księdza proszę pozdrowić, dobrze? Dziękuję, ojcze dyrektorze, za pozdrowienie. On nas teraz ogląda i też prosił, żeby przekazać ojcu swoje najlepsze pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie w intencji wszystkich. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Eryku. A bratu na imię jak? Sebastian. Sebastian, tak jest. Identyczni, naprawdę, nie wiadomo, który był który. Tak, pięknie, gdzieś z tych dobrych stron Polski, blisko Janowa, gdzieś Janów Lubelski, prawda? Tak, blisko Janowa Lubelskiego, też właśnie z Janowa Lubelskiego pochodzi nasza koleżanka Justyna Kendra, którą już też bardzo... Wspaniała studentka była, naprawdę, powiedziałbym, z największymi ocenami, najlepszymi. Ale ona pochodziła nie z Janowa, tylko...
No, z okolic, blisko Janowa. Jak się nazywa miejscowość? No, w tym momencie akurat mi ojczy dyrektorzy wyleciała z głowy. Tak, wiem, jak tam głosowali, to jak były wybory, to ponad 90 ileś procent byli nie za Kwaśniewskim, pamiętam. I też tak samo nie za taką Unią, tak? Tak było. I tam hodują, tam kaszę nam przywozili. Kiedyś worek kaszy, później drugi worek kaszy. Kasza gryczana tam jest, tak? Tak. A ja dawałem to siostrom klauzurowym. Zakony zamknięty, bo bieda tam jest i tego. A siostry mówią, dziękujemy za kaszę. Także żeście... Tak, jak sobie przypomnę, to powiem panu, jaka miejscowość. Ale przepraszam, tak długo mówimy, to niegrzecznie z mojej strony, bo jest pani Bożena Reszka chyba, prawda? Tak? Nie słyszę? Nie słyszymy się? Nie słyszymy się? Tak, już, bo nie mogłam mikrofonu włączyć. Tak, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże ojcu, dyrektorowi, gościom i słuchaczom, szczęść Boże. Pięknie. Tak, i państwo teraz studiujecie u nas. Jaki kierunek? Jeśli o mnie chodzi, to już skończyłam retorykę. A pani skończyła, prawda? A teraz gdzie pani pracuje, jeżeli można wiedzieć? Ja pracuję w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, jestem wizytatorem. Jest pani kuratorem? Nie, wizytatorem. Wizytatorem szkół, tak? Jakich szkół? Jakie szkoły? Podstawowe, średnie? Tak, to wszystkie. Podstawowe i ponadpodstawowe. Podstawowe, czyli średnie, prawda? No tak, to gratuluję. Tak. No to proszę powiedzieć, co pani ewentualnie robi i czy te studia mają sens i tak dalej. Bo niektórzy myślą, że my jesteśmy tacy takie mohery do niczego i tak dalej. Nowocześni to są tylko ci jedyni, tak jaśnie oświeceni, bracia oświeceni. To masoneria jest tak właśnie. Ja zupełnie nie jestem nowoczesna. Ja też nie jestem zupełnie nowoczesna. Tak, oczywiście, że studia mają sens i dużo, dużo uczą, zwłaszcza ludzi młodych, myślę. A ja miałam akurat przyjemność poznać i słuchać i podziwiać tych młodych ludzi, no bo ja już troszkę zaawansowana wiekiem jestem, ale ojciec dyrektor mówił przed chwilą, żeby nie pytać o wiek, więc nie powiem. No, może 18 może pani już ma. Skończyłam, tak, skończyłam. Tak, bo to tak... I właśnie no, grupa była głównie, składała się z młodych osób, głównie pań, więc podziwiałam właśnie i poglądy, i postawę, i zaangażowanie, i taką zdecydowaną, radykalną postawę, i takie odniesienie do wartości tych, które mi są bliskie. Ale jakie wartości? Bo mówią wartości. Właśnie proszę ojca dyrektora. Ojciec wspomniał tutaj też, ale tak jest. Ja tu przy okazji chciałam powiedzieć, że wychowanie do wartości jest priorytetem, czyli jednym z kierunków polityki oświatowej państwa od 2016 roku, ale nikt ich nie nazywa tak naprawdę. I kiedyś pozwoliłam sobie publicznie na jakiejś konferencji wymieniać wartości i żebyśmy się nie bali nazywać, że chodzi nam no, najwyższa wartość, oczywiście Pan Bóg, ale ojczyzna, rodzina, życie, sprawiedliwość, solidarność, no i cały szereg innych. I teraz jeszcze uświadomiłam sobie po tych studiach, właściwie to pewnie miałam świadomość, ale jakoś tak to do mnie bardzo dotarło, że język ojczysty, piękno języka ojczystego jest, którego między innymi szlifowaliśmy w czasie studiów, jest wielką wartością i nie trzeba rezygnować, nie można rezygnować, bo już nawet poniści w pewnym momencie mówili, że nie warto zwracać uwagi na akcent, ponieważ no, jest jakaś tam dowolność, już akcentować słowo tak albo tak. I to mnie utwierdziło w przekonaniu, że jednak no trzeba walczyć o ten piękny język i trzeba zabiegać, żeby młodzież nasza uczyła, no, wypowiadała się jak najpiękniej. Właśnie. No i oczywiście te inne
wartości, no wszystkie są ważne. Wszystkie są bardzo ważne, ale trzeba je przede wszystkim nazywać, bo tutaj przy okazji powiem, że nawet nieraz słysząc na kazaniu o wartościach też nikt ich nie wymieni. Czy pani może te studia podyplomowe, retoryka, to była retoryka, prawda? Tak. Retoryka tak. I... Wystąpienia pod kamerą. Przed kamerą, przed mikrofonem, przed publicznością, prawda, to jest ważne. To pani razem z panem Erykiem studiowała, czy w innym? Nie. Ja zaczęłam 2 lata temu, ponieważ była pandemia, no to się nam to przeciągnęło. Ale, Olsztyn, proszę panią, ja w Olsztynie zawsze mówię, zrobiłem maturę. Tak, bardzo piękne miasto, katedra. Kościół świętego Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętego Józefa. Te kościoły mi są takie bardzo bliskie. Tak, tam teraz kapucyni wybudowali kościół Matki Bożej Ostrobramskiej też. Zaczynał ojciec Andrzej. Pamiętam niemal równocześnie z Radiem Maryja, jak się zaczynało. Tak. A kościół Najświętszego Serca Jezusowego to kościół akademicki dawny, jedyny. Tak. Ksiądz Żołnierkiewicz był wtedy duszpasterzem akademickim. Tak, wspaniała wysokiej kultury. Później, ale właśnie to tak z czasów studiów bardzo bliskim kościół. Wtedy pamiętam, wicerektorem seminarium był ksiądz biskup Wojtkowski. Pozdrawiamy go też serdecznie. Wspaniałe sprawy. Na pielgrzymki chodził, właśnie to była wymieniona pielgrzymka do Ostrej Bramy z Suwałk, a my chodziliśmy z Kętrzyna, z Warmii. Do Ostrej Bramy także chodziłam. Na nogach? Tak, i ksiądz biskup szedł w lipcu, szliśmy dochodziła pielgrzymka na Matki Boskiej Szklarnej, więc ksiądz biskup szedł w lipcu do Ostrej Bramy, a w sierpniu szliśmy i ksiądz biskup też szedł do Częstochowy. Pięknie, no właśnie. No właśnie. U jednego sezonu. Warmia. No i tam właśnie blisko Olsztyna jest Gierszwałd. Matka Boża objawiała się w czasie zaborów 160 razy. Tam się objawiła i mówiła po polsku, chociaż nie było wolno mówić po polsku, prawda? W tej gwarze mówiła. Dokładnie gwarą warmińską. Ale jest piękna książka, pewnie ojciec dyrektor słyszał, Niepodległość wyszła z Gierszwałdu. Właśnie u nas ksiądz profesor Krzysztof Bielawny napisał tę książkę i uzasadnia, dlaczego Niepodległość narodziła się w Gierszwałdzie i wyszła właśnie z Gierszwałdu. Taką tezę stawia. Pięknie. Pani wizytator, czy możemy dać głos panu Erykowi? Zobaczymy, co on powie. Dobrze? Panie Eryku, co pan powie? Pan też po tej uczelni, pan do tych moherów przyszedł kiedyś. Nie było u pana takiego oporu, bo tyle hejtu jest, tyle... No jak, co tam... Czy to ma sens, taka uczelnia? Czy coś się pan nauczył? Czy coś pomogło w rozwoju osobowości? Co by pan poprawił u nas? Tak, ojcze dyrektorze. Studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej wspominam bardzo dobrze. Rozmawiając z moimi znajomymi i porównując ich doświadczenia do moich, stwierdzam, że chyba nie ma takiej drugiej uczelni w Polsce, w której panowałaby tak rodzinna atmosfera pomiędzy studentami i pomiędzy studentami a wykładowcami. A trzeba zaznaczyć, że w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej mamy wykładowców z najwyższej półki. Przykładem jest mój brat, który rozpoczął jeszcze współpracę z panem profesorem Bogusławem Więckiem, wybitnym naukowcem i kierownikiem Katedry Urządzeń Elektronicznych i Termografii w Łodzi, i tą współpracę, którą rozpoczął jeszcze w Wyższej Szkole Kultury Społeczno-Medialnej w Toruniu, kontynuuje dzisiaj w Łodzi. Dlatego, jak widać, te przyjaźnie pomiędzy studentami, ale także i wykładowcami wychodzą poza mury Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Tak. Pan jest nauczycielem, prawda? Gdzie? Tak, gdzie pan jest nauczycielem? W jakiej szkole? Czego pan uczy, jeżeli można wiedzieć? Tak, jestem nauczycielem
informatyki i matematyki w katolickim liceum ogólnokształcącym imieniem Jana Pawła II w Biłgoraju. Czyli dobre strony, dobre strony. Tak. Biłgoraj też. Mamy w Biłgoraju mamy wielu wspaniałych przyjaciół Radia Maryja. Bardzo życzliwi ludzie, tak. Koło przyjaciół Radia Maryja działające przy parafii świętego Jerzego. Tak, tak. Czyli, no dobrze, retoryka. To ja może powiem, jakie są podyplomowe studia. Otóż podyplomowe studia, patrzę na to, to są tak. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II. Dziennikarstwo, grafika komputerowa i techniki multimedialne, Master of Business Administration w języku polskim i oczywiście dostaje się jakieś dokumenty, jak to się nazywa, dostaje się też amerykańskie, jakieś coś, jakiś certyfikat, certyfikat amerykański, tak. Organizacja i zarząd, o mediacje pojednawcze w rodzinie. Tego nie ma nigdzie jeszcze w Polsce. A to jest bardzo ważne. Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. To robimy przy współpracy z NBP, z Narodowym Bankiem Polskim. Tak. Polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i wystąpienie przed kamerą, logistyka. Zobaczcie, jakie nowoczesne. Tu nie jest tak, że tylko mówimy zdrować Mario i do kościoła i leżeć krzyżem. Tylko do kościoła zapraszamy. Pan Dawid służy do mszy świętej, pani śpiewa też w czasie Eucharystii też, nie? No i sami to organizujecie, prawda? Ja dzisiaj byłem na mszy świętej i pan, mogę zdradzić, że pan służył do mszy świętej. Zawsze elegancki, tak, to ubrany, piękny. Widać, że taki dom, nie? Tak, tak. No, w każdym razie tak. A inne mamy licencjackie, dziennikarstwo, różne specjalności, politologia. Bardzo ważna jest politologia, bardzo ważna. Polityków trzeba dobrych, prawdziwych polityków, a nie takie tam politykierstwo. Cwaniaki jakieś, prawda? To jest cwaniactwo często teraz polityka. Słyszymy, jak się politycy zachowują. Nie ma dyskusji na argumenty, tylko jeden drugiego tak obraża. Bez sensu. Tak, pielęgniarstwo, jest bardzo ważne pielęgniarstwo. My pójdziemy jeszcze dalej w każdym razie. Informatyka medialna, informatyka inżynierska, magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka medialna. Mamy nadzieję, że w tym roku dostaniemy możliwości, żeby być magisteria robić. Ja, jeżeli państwo pozwolicie, to ja przeczytam list, jaki dostałem. Dostałem wczoraj list, tak, wczoraj list. Tak, do mnie piszą, nie będę mówił kto. My niżej podpisani jesteśmy bardzo wdzięczni ojcu dyrektor. To nie mnie, tylko wszystkim powinien. Jeżeli już to tym, co to robią. Ja tak sobie, ja tylko tam przychodzę i korzystam tylko. Tak, no. W każdym razie całej kadrze wykładowców i wychowawców, tak piszą, za włożony trud edukacyjno-wychowawczy naszego wnuka, nie mówię kogo, absolwenta WSK SIM, kierunek informatyka, specjalność techniki multimedialne, praca magisterska napisana pod kierunkiem doktora Kowalskiego. Nasza wdzięczność niech wam dodaje radości i siły w edukowaniu i kształtowaniu osobowości młodego pokolenia. Profil uczelni daje wszechstronny rozwój osobowości, a zaś indywidualne podejście do studenta i otoczenie go również opieką duszpasterską daje w pełni ukształtowaną osobowość studenta. Oczywiście w duszpasterstwie, jak ktoś chce, to bierze udział. Nie musi. Nie musi przecież nic na siłę, prawda? Pan Jezus nie chce na siłę. Tak, Pan Jezus mówi, jeśli chcesz, prawda, dojrzeje, Pan Bóg prowadzi nas. Włączanie studentów również w obchody rocznicowe i uroczystości religijne pozwala też kształtować postawy patriotyczne. Serdecznie dziękujemy także za trafnie stworzony profil uczelni. Obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia
i wszelkiej pomyślności, szczęść Boże. I kto dziękuję? Dziadkowie, rodzice, nie będę wymieniał imion ani nazwiska, a także prababcia mająca teraz 101 lat. Gratulujemy i życzę zdrowia i uśmiech. Pięknie, że są pokolenia, prawda? To można dużo się dowiedzieć. Wielopokoleniowa rodzina, tak. No widzicie Państwo, dziękuję. Wczoraj dostałem ten list i od razu... Tak, dziękujemy Państwu. Pani Bożeno i Pani Eryku, dziękujemy. Czy możecie Państwo, kogo pozdrawiacie? Albo czy jeszcze coś chcecie powiedzieć? Już chyba program się skończy. Jeszcze nie. Bo ja jeszcze o wychowaniu do wartości to mogłabym dużo mówić. Bo ja to jak ten uczeń czy student, który nauczył się od żydownicy, a o co by go nie zapytano, to zawsze skończy właśnie na niej. Więc ja też, o jaki temat by mnie nie zapytano, zawsze na wychowaniu skończę, bo uważam, że to jest najważniejszy w tej chwili, najważniejsze zadanie polskiej oświaty, to jest wychowanie. Bo bez wychowania my nie wykształcimy młodzieży. Dobrze. Pani Bożeno, nie uchowanie, tylko wychowanie, prawda? Tak, wychowanie. Bo niektórzy uchować tylko chcą. Bo ja zacytuję mój ulubiony fragment wypowiedzi Jadwigi Zamoyskiej, która mówiła, na co nauka i wykształcenie, jeśli nie towarzyszy wychowanie. To jest wyrobienie zdrowego sądu, czujnego sumienia, mężnej woli i hartu duszy. Więc tutaj bez wychowania my nie osiągniemy żadnych, wydaje mi się, efektów także naukowych. Tak. Jeśli dziękuję. Dobrze, bo nauka też jest wartością. Więc tak, bardzo dziękuję. A jeszcze taką tylko dodam, bo to zawsze, na to zawsze zwracam uwagę, że od lat się powtarza, że uczysz się dla siebie, powtarza się uczniom, uczysz się dla siebie. Co my mamy zrobić, jak tego nie rozumieją, pytają dyrektorzy. Ja mówię, może trzeba inaczej powiedzieć. Uczysz się dla innych, nie dla siebie. Między innymi dla ojczyzny, dla świata. Pięknie. A kogo pani pozdrawia? Pani wizytator. Ja pozdrawiam moją rodzinę oczywiście, ale także moje koleżanki i kolegów z pracy, którzy może słuchają nawet, bo mówiłam, że będę, także serdecznie ich pozdrawiam. Tam pozdrawiamy właśnie. No tak, to jest niesamowite. Uczyć, wychowywać dzieci, młodzież, to jest przyszłość. Właśnie hetman i kanclerz wielki Zamoyski, on założył w XVI wieku chyba Akademię Zamojską. Była Akademia Krakowska, Akademia Lwowska, Akademia Wileńska i Zamojska. I on mówił, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Tak. Szkoły mają wypisane, niektóre szkoły mają nawet wypisane jako mocta gdzieś tam w widocznym miejscu, jako miejsce. Dziękuję serdecznie. Panie Eryku. Jako nauczyciel czy dyrektorze pozwolę sobie jeszcze dodać dwa słowa do wypowiedzi pani Bożeny w związku z wychowaniem ludzi młodych do wartości. Chciałbym powiedzieć, że fundamentem wychowania do wartości powinna być rodzina. I w tej rodzinie też myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa wspólna modlitwa całej rodziny. Także wspólne rozmowy z ludźmi młodymi przy wspólnych posiłkach. Mieć czas, prawda? Niezwykła rola babci, dziadziusia, niezwykła rola też. To są pokolenia, to jest chodząca, żywa historia, prawda? A nie ma przyszłości bez przeszłości. Trzeba przeszłość znać. Jak na przykład teraz to, co się dzieje w Polsce, te marsze, to są marsze rodem z marksizmu. I ci młodzi ludzie wchodzą, wciągani są w ten marksizm. Myśmy niby zwyciężyli komunizm, niby. I proszę bardzo, a teraz całe pokolenia wchodzą. Sprytnie działają ci, którzy są przeciwko temu, co polskie, i przeciwko temu, co katolickie, cywilizacji łacińskiej. To jest światowa rewolucja. To jest światowa rewolucja. Tak.
Tak, ale jeszcze ojcze dyrektorze, uważam, że wychowanie do wartości powinno dostosowywać się także do obecnego świata, bo można odnieść takie wrażenie, że wychowanie do mediów w jakiś sposób... Tak, rozumieć media. No ale wie pan, jeżeli powietrze zatrute, jeżeli pokarm zatruty, to i chory człowiek. Tak samo tutaj. Zatrute media. To są zatrute media i Polska się z tym nie rozprawiła. To Radio Maria, Telewizja Trwam, to jest jedno ogólnopolskie, czy nawet szerzej, medium czysto polskie i katolickie. O profilu społeczno-religijnym. No ale ile my mamy kanałów, ile kanałów jest innych, warto policzyć sobie, ludzie nawet nie wiedzą, telewizyjnych, ile radiowych, ale internet jaki jest mocny. My katolicy w świecie całym nie mamy jednego dużego, porządnego portalu. Nie mamy. Wiadomo, że to jest drogie. To trzeba pieniędzy, ale trzeba ludzi. I żeby to było jasne, katolickie, a nie takie. Nie mamy w Polsce też. I to są konsekwencje. My nie mamy wytwórni filmów. Katolicy nie mają. No, to co katolickie nie musi być pobożnościowe. Nie mamy tego. My tu w Radiu Maria tak zbieramy się. No, na to potrzeba też ludzi i środków. Ludzie rosną. I naprawdę to, co jest teraz w telewizji, nawet ci, którzy realizują ten program, to już są ci ludzie tutaj ukształtowani. Bardzo, no naprawdę ja, to jest sama radość. Mnie taka radość rozpiera, że są tacy ludzie. No, ale tak, także bo to jest potrzeba. Potrzeba dziennikarzy, potrzeba twórców mediów. Potrzeba tego wszystkiego. Najpierw człowieka, a później środki na to. Na przykład Telewizja Trwam, Radio Maria, my mamy budżet, tak jak mówił profesor Kawecki, on jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ja nawet nie wiem, ile mamy, jak to się nazbiera przez rok, gdzieś 30 milionów na cały rok. To jest nic w stosunku do tych mediów innych. To jest naprawdę nic. Taki Gazeta Wyborcza, ta Agora, w zeszłym roku oni pisali, że chcą zainwestować ponad 1 miliard złotych w coś tam, nie wiem co. Nie wiem, czy pandemia przeszkodziła, czy nie, ale to było. A na przykład TVN w zeszłym roku przesłał zarobku czystego do swoich właścicieli w Ameryce. Przesłali 520 czy 530 milionów. Proszę zobaczyć. A my ile mamy? Jeszcze mówią Rydzyk, ten Rydzyk, imperator, tak w luksusach żyje, tak i tego. I jaki jest rezultat? Że nawet katolicy w to wierzą, idą do Komunii Świętej, wydaje się, że pobożni i te głupoty powtarzają. I nie rozumieją. I oni sami nie wiedzą, że sobie podcinają, zakładają pętlę na szyję. Bo to jest, trzeba to rozumieć, a to potrzeba ludzi kształtować. Dlatego między innymi ten program też. Mówcie, obserwujcie, warto obserwować. Nie to, co tam piszą. Nawet gdyby pisali, nie wiadomo jacy, plotkarze, a nazywałem się dziennikarze. Tak, to sprawdzić, to nawet najsławniejsi. Plotkarz, oszczerca. Z tytułem, to widzę, jak teraz tych biskupów, księży. Oszczerstwo na oszczerstwie, oszczerstwem popędza. A o co chodzi, jak nie chodzi o pieniądze, to o co jeszcze im chodzi? No i to jest tak, mieć władzę. Także to tam, potrzeba mieć dystans. Tak, dziękuję serdecznie, tak, panie Eryku i pani Bożenko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Eryku, pan nikogo nie pozdrowił? No to chciałbym pozdrowić wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, obecnego w studiu ojca dyrektora. Usłyszałem dzisiaj w Radiu Maryja, że ojciec 3 maja obchodzi swoje... Którego? 3 albo 1. Nie, 1 dzisiaj obchodzi urodziny mama ojca Grzegorza Moja. 6 obchodzi urodziny ojciec Grzegorz Moj.
też bardzo, no wspaniały współbrat, kapłan, i on ma wszystko w jednym paluszku, to wszystko, te sprawy techniczne i dzień i noc gotowy. Tak, ale zresztą tak ojcowie pracują tutaj i nie mają pensji żadnej, żadnej pensji nie mają. Dostanie jeść, jak ubranie, no to też musi poprosić, bo to klasztor, nie? No i do przodu. I mamy misję, a nie tam takie. No. I tego, a czwartego ma urodziny ojciec Waldemar Gonczaruk, który teraz jest w Lublinie. No, to tyle. Dziękuję. Panie Eryku, jeszcze pan nie skończył chyba. Pozdrawiam także wszystkich kolegów i koleżanki, z którymi mam przyjemność razem studiować na kolejnej edycji studiów podyplomowych z retoryki i wystąpień przed kamerą. Księży ze swojej parafii na ręce księdza proboszcza Tadeusza Bastrzyka, mojego wujka, księdza Jana, siostry benedyktynki z Chicago, z miejscowości Oak Forest, u których mogłem mieszkać w czasie wakacji, także kuzyna księdza Adama, który od około 15 lat posługuje w Stanach Zjednoczonych, proszę, a od około 3 lat jest kapelanem w armii amerykańskiej. No proszę bardzo, no proszę. I Polacy, no tak. I znam takich dwóch księży, naszego współbrata, tak Augustyn się nazywa, jest, nie wiem, pułkownikiem, czy na wysoki stopień w armii amerykańskiej, Polak, a jeden w Boliwii jest też oficerem w wojsku. Też poznałem go tu w Toruniu, jak przyszedł. Chciał być najpierw bratem zakonnym, a później mówię, słuchaj, zrób maturę, może masz powołanie kapłańskie. No i jest misjonarzem. Bardzo dziękuję właśnie Polaków, wszędzie wszystkich, i w Olsztynie, i na Warmii, i w Lubelskim, w całej Polsce i wszędzie. I w Niemczech, i w Szwecji, gdziekolwiek jesteście. To i trzymajmy się razem, razem, a nie tak, nie? I nie, Polak nie występuje przeciwko Polakowi i, nie, i źle nie mówi o Polsce. No. Tak jak i o Panu Bogu źle nie mówi, o Matce Bożej. Dziękuję serdecznie i zdaje się mamy następnych gości, prawda? Tak, mamy. Będziemy zaraz mieć następnych gości. Pięknie. No i tu jeszcze, żebyśmy zdążyli. Kochani, a w międzyczasie książki dawajcie dzieciom. Książki od małych dzieci, na przykład tu już mam, o proszę, z Marią przez życie. Jest dużo ciekawych książek, od maleńkich, proszę, takie maleńkie, większe, traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny, rozważania na każdy dzień. To jest bardzo, o, albo tutaj, godni synowie naszej ojczyzny po polsku i po angielsku. No i oczywiście przygotowanie na śmierć, to się też trzeba przygotować. No bo się umiera jeden raz i nie cofnie się człowiek swojego życia. Trzeba przygotować się, nie bać się. Pan Jezus nam da, że nie będziemy się bali. Codziennie modlić o szczęśliwą śmierć, o odpuszczenie grzechów i o niebo. I miesięcznik nasz, kochani, miesięcznik teraz z książką, dodatkiem Płacząca Matka z La Salette i Dębowca. No, tyle. Czy już mamy gości? No, mamy jeszcze inny, mamy Szlachetne Zdrowie też. To ja pani dam od razu Szlachetne Zdrowie. A panu też od razu. Te siostry Lorytanki. Tam to jest, proszę bardzo. A dla dzieci też. Może kiedyś, jak będziecie mieli własne dzieci, to też będziecie dbać o media, o dobre pisma dla nich. Tak, no życzę dobrej rodziny. Takiego dobrego, pięknego zakochania. Prawdziwej, pięknej miłości, a nie i nieszczęścia. No. Proszę bardzo, słucham. Halo, kto tam, kogo witamy? Jesteśmy? Nie widzę. Nie widzę jeszcze. Zaraz, no. O, widzę. Widzę panią. To pani Małgosia, prawda? Pani Małgorzata Szczytowska. No. Szczęść Boże. Szczęść Boże pani. A skąd? Pozdrawiam serdecznie ojca dyrektora i wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. A skąd pani pozdrawia nas? Pozdrawiam ze Słubic w województwie lubuskim, w małej miejscowości koło Słubic dokładnie. No widzi pani, z małej miejscowości. Też mówili, że z Betlejem nic dobrego nie może wyjść, czy z Nazaretu. A proszę bardzo, no, prawda?
A z Uzeli, z takiej małej wioski, wyszedł wielki prymas Wyszyński. Także bez kompleksów. A na wioskach to jeszcze jest jedno dobre. Przyroda dobrze wpływa na człowieka. A na tych betonach to człowiek zdrowie traci. Tak, prawda? Tak. I pani jest absolwentką polityki u nas gospodarczej, tak? Tak. Finansów i bankowości. To jest... W ubiegłym roku skończyłam drugą edycję, tak? I obecnie jestem studentką relacji międzynarodowych i dyplomacji oraz równolegle robię także studia magisterskie. Magisterskie. Tak, politologia. A dlaczego na politologię pani poszła? Ponieważ w moich poprzednich studiach studiowałam za granicą w Niemczech prawo i ekonomię. To było takie interdyscyplinarne, więc pomyślałam o politologii, żeby po prostu rozszerzyć swoje kwalifikacje. I to jest taki, wydało mi się, że prawo i polityka są ze sobą powiązane. Dlatego. Przyda się prawo bardzo, polityka też. Kto się nie interesuje polityką, to polityka zainteresuje się nim i go to wykończy. Tak. Bo niektórzy mówią, nie interesuje się polityką. To się polityka tobą i politykierzy. Tak, dziękuję. A jeszcze mamy gościa następnego wspaniałego pana. Pan Stanisław Mierzejek, prawda? Witamy serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich. A co pan studiuje? Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, drogi ojcze. Zakończył pan czy zaczyna? Nie, zakończyłem już. No i co pan powie o tym? Też ciekawe. No, dobrze się stało, że podjąłem te studia. Oczywiście gorliwie do tego ksiądz ojciec zachęcał na łamach Radia Maria. Niestrudzenie, więc trudno było się oprzeć. A czy pan jest zadowolony z tego? Czy to było sens? Czy to... No. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ myśli Jana Pawła II świętego są bardzo głębokie w treść i praktycznie można powiedzieć uniwersalne. Trudno tutaj sobie wyobrazić, że to można w ciągu jednego semestra je zgłębić. Więc tutaj potrzeba na to dłuższego czasu, ale uważam, że Każdy Polak może nie skończy tych studiów, ale powinien się tymi treściami interesować, bo Jan Paweł II jest to wielki człowiek. I tak jak wyraził się o nim wspaniały nasz wykładowca, oczywiście ksiądz profesor Bortkiewicz, że nie mówimy tutaj o wielkości Jana Pawła II w ten sposób, że jest jednym z wielu wielki. On jest wyjątkowy. To jest naprawdę wyjątkowy święty i wyjątkowy wielki człowiek. Wyjątkowy. Warto obserwować, jak on wzrastał od dzieciństwa. 9 lat miał, jak zmarła matka, a jednak taki wielki wyszedł. Przecież żył w niedostatku, w biedzie, w wojnie. Ile miał różnych trudnych momentów. Nawet samochód niemiecki go potrącił w czasie wojny w Krakowie i uratowała go jakaś kobieta. Niektórzy mówią, że nie wiedzą, jaka kobieta. Takie rzeczy. Pan Bóg prowadzi. Niesamowity, niesamowicie wielki człowiek. Wielka myśl. I są siły takie, które chcą wymazać Jana Pawła II. Naprawdę to jest, bardzo mocno nad tym pracują. No i dlatego dziękujemy tym, którzy podejmują te studia i niesiecie to dalej. Nas rozpala. Myślę, że to jest bardzo, bardzo wielka sprawa, że tutaj na uczelni, która rzeczywiście jest wyjątkowa, nie tylko ze względu na treści, które przekazuje, ale i na sposób, nie tylko kształci, ale i wychowuje do wartości, o których już też tutaj słyszeli, ale do wartości najbardziej ogólnych, czyli dobra, prawdy, piękna, gdzie właśnie Ojciec Święty jako filozof, jako można powiedzieć antropolog, a jednocześnie etyk, jeszcze zanim został ojcem
Świętym na Stolicę Apostolską, tę myśl kontynuował. Ale nie tylko. Przecież był i literatem, był, można powiedzieć, nawet w pewnym sensie aktorem. Jego i ilość jego pielgrzymek, encyklik tylko, 14. Niesamowite. Dobrze. Tak. Naprawdę. Panie Stanisławie, Panie Stanisławie, mamy bardzo mało czasu już. Może dlatego, że ja tak za słabo to poukładałem czasem, ale bo jest pani Małgosia. Przepraszam, mówię pani Małgosiu. Mogę tak powiedzieć? Oczywiście. No, to właśnie pani, proszę powiedzieć, bo to jest ciekawe. Pani studiowała w Niemczech, pani różne te studia i prawnicze, a teraz i prawda, kiedyś były... I teraz u nas magisterskie politologia i była polityka gospodarcza, finanse, bankowość. Tamte studia są, zdaje się, przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, tak? Tak, dokładnie. Dlatego też zdecydowałam się je podjąć, ponieważ uznałam, że to jest bardzo interesujący projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. I dzięki tym studiom miałam możliwość publikacji swojej pracy. Dokładnie artykułu z tego w książce wydawnictwa WSK SIM Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu. Proszę. No i teraz relacje międzynarodowe i dyplomacja, tak. Prawda? No dlaczego tak, pani do nas po takich wielkich studiach gdzieś w Niemczech, to po w świecie, prawda? A tutaj do tych moherów, no Boże. Nie. Nie, absolutnie. Ja nigdy tak nie postrzegałam i nie sugeruję się też niesprawdzonymi opiniami. W poszukiwaniu uczelni kierowałam się przede wszystkim nie tylko treściami dydaktycznymi, ale również wartościami, jakie mogłaby przekazać uczelnia, wartościami chrześcijańskimi i kształtowaniem postaw patriotycznych. I tutaj WSK SIM no, jest jedyną taką uczelnią w Polsce, a śmiem nawet twierdzić, iż w Europie, która po prostu kształtuje najważniejsze dla nas chrześcijan postawy. Takie, jakie powinny być również w innych krajach Europy kształtowane, a niestety no, często ich brakuje. Bardzo często na uczelniach, w przeważającej mierze, uniwersytety, które miały być i były kiedyś miejscami poszukiwania prawdy, pokazywania prawdy następnym pokoleniom, teraz przekazują ideologię i to ideologię lewicową. Tak, dokładnie. Ja muszę stwierdzić na swoim przykładzie, iż na uczelniach zagranicznych, tam gdzie się uczyłam w Niemczech, we Frankfurcie nad Odrą, obok flag uniwersytetów wywiesza się teraz barwy tęczowe, więc to też mi się nie spodobało. No, jednak uniwersytety nie są od tego, żeby się deklarować w taki sposób za jakimiś określonymi ideologiami. Tak, więc... przepraszam, musimy kończyć. Już tylko czas na pozdrowienie. Czy mogę prosić? Przepraszam bardzo. Jeszcze nic nie stało, więc bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić wszystkich widzów Telewizji Trwam. Pozdrawiam moją rodzinę, słuchaczy Radia Maryja, ojca dyrektora, ojca rektora, a także naszą wspaniałą panią dziekan. Dziękuję serdecznie. I pan Stanisław, przepraszam, że też nie. No, a nie wiemy skąd pan mówi do nas. Mówię z Suwałk, czyli ojca. A Suwałki, a to już my rozmawiali tam kiedyś, prawda? Parafia Matki Bożej Miłosierdzia. Pięknie. Salezjanie. Suwałki, blisko Suwałk jest Augustów, a blisko Augustowa Studzieniczna, prawda? Tak, zgadza się. I to piękne jeziora. Tak, no i Matka Boża Studzieniczna, tam Ojciec Święty Jan Paweł II tam był też. Był wtedy, kiedy był na Wigrach, tak. W Suwałkach, był również w Studzienicznym, tak. No i był u rodziny, której w tej rodzinie, w domu, studentka stamtąd studiowała u nas. Tak, ale zdaje się, tak, miałem okazję poznać nawet przypadkowo męża tej studentki właśnie na uczelni. Tak. Jakie to miał imię? Zaraz. W tej chwili, no, z Bydgoszczy pochodzi, prawda? Tak. No, to kogo pan pozdrawia?
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy telewizji, oczywiście Radia Maryja i wszystkich wykładowców, nie tylko tych, którzy na uczelni są, ojców, ale również tych wszystkich, którzy miałem kontakt podczas wykładów dziedzictwa myśli Jana Pawła II. Wspaniali ludzie i myślę, że jeżeli będzie okazja studiować dalej, no to będę próbował. Zapraszamy. Na stronie WSK SIM można zobaczyć, jakie są studia różne i polecamy wszystkim. I dziękuję serdecznie Państwu. Tak, a teraz jeszcze nasi goście w studio. Bardzo Noel, tak? Nel. Nel, bo Noel to byłoby Boże Narodzenie, prawda? Tak, Nel i Staś z Pustyni w Puszczy. Tak, dokładnie. Tak. A więc pani Nel, kogo pozdrawia? Ojej, pozdrawiam swoją rodzinę z Polski, spoza Polski, szczególnie z Gdańska i z Augustowa, o którym ojciec właśnie już mówił. A wszystkich przyjaciół oraz przyszłych studentów naszej cudownej uczelni. Pięknie, bardzo dziękuję. No i to niemal z Kevelar. Pani tam się urodziła, tak? Urodziłam się 50 kilometrów od Kevelar, ale tam potem się przeprowadziłam. Nie. A ma pani rodzeństwo? Tak, młodszą siostrę. No to proszę ją też pozdrowić. No jasne. A jakie ma imię? Lidia się nazywa. Lidia. Lidki są takie zdecydowane. No tak, tak? I to jak. No, proszę bardzo. I Dawid? Ja bym chciał pozdrowić. Pan Dawid, nie tak, Dawid. Tak. Ja bym chciał pozdrowić moją rodzinę ze Szwecji. Mamusię, tatusia, rodzeństwo, których mam trzech. Jakie imiona? Oliwia, Filip i Emilek, najmłodszy. 3 latka skończył 2 miesiące temu właśnie. Pięknie. No i jeszcze babcie, dziadków i kolegów, znajomych ze Szwecji. Jedna babcia jest? Dwie babcie to i dwóch dziadków. Imiona koniecznie, żeby nie pomyliły sobie babcie. No wiedzieć, w Polsce są dwójka i dwójka jest w Polsce, dwójka jest w Szwecji, więc tak. A to tatusia są w Szwecji? Mamusi. Mamusi w Szwecji. Tak, też w Malmö? Też, tak, dokładnie. To pięknie. No to pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie Państwa i zapraszamy. Apostołujcie, kochani, przez media też. Książkę dać. Tego, a przede wszystkim przez miłość. Miłość, mądrą miłość. Mądrą miłość, która widzi bardzo daleko. Tak jak ta pani, 83-letnia, która tak pięknie się zachowała. Dziękujemy za to, za takich Polaków. To są święci współcześni. Dziękuję.